program Bardzo Młoda Kultura powrócił w tym roku po rocznej przerwie spowodowanej pandemią i bardzo się z tego powodu cieszymy. Cieszymy się, bo Podlaski Instytut Kultury po raz kolejny będzie operatorem tego programu. A sam program jest ważny, jest trzyletni, więc można naprawdę zrealizować bardzo dużo fajnych rzeczy. Te trzy lata to jest taki czas, w którym będziemy organizować jako Podlaski Instytut Kultury we współpracy z terenowymi ośrodkami kultury warsztaty, spotkania, wyjazdy studyjne. A wszystko to ma na celu pobudzenie młodych ludzi do takiego aktywnego uczestnictwa w kulturze. I bardzo nam w tym roku zależy, tak samo jak i w kolejnych latach, żeby młodzież nam zaufała, żeby zrozumiała, że kultura i wszelkie działania artystyczne, działania kulturalne, takie, które się wpisują w edukację kulturową, mogą być doskonałym sposobem, żeby się wyrwać z kryzysu emocjonalnego bądź psychicznego, bo no, z faktami nie można dyskutować. Młodzież w takim kryzysie w tej chwili jest. To jest kryzys spowodowany bardzo różnymi czynnikami. Była pandemia. Tuż przy naszej granicy toczy się wojna, jest taki duży chaos informacyjny. W tym wszystkim młodzi ludzie stracili gdzieś poczucie swojej sprawczości, swojej kreatywności, swojego bycia ważnym. I my bardzo chcemy, żeby ten program, Bardzo Młoda Kultura, pozwolił młodzieży uwierzyć właśnie w to, że są ważni, że są sprawczy, że są kreatywni. Chcemy, żeby ich głos był słyszalny. I dlatego hasło tego roku, tegorocznej edycji, właściwie edycja jest trzyletnia, ale każdy rok to jest inne hasło. W tym roku to hasło brzmi Wybudźcie kulturę. I ono nie jest przypadkowe, dlatego że kierujemy tę naszą propozycję właśnie do młodzieży. To nie jest wybudźmy kulturę, tylko właśnie wybudźcie kulturę. Chodzi o to, żeby młodzież uwierzyła w to, że mogą coś zrobić. I to wszystko będzie się działo oczywiście przy wsparciu animatorów, przy wsparciu instruktorów kultury, nauczycieli sztuki. I tych wszystkich ludzi, te wszystkie osoby, które pracują z młodzieżą i które dostrzegają te problemy, a tych osób jest bardzo dużo, bardzo serdecznie zapraszamy na konferencję, która zainauguruje tegoroczną edycję Bardzo Młodej Kultury. Ta konferencja odbędzie się w najbliższy wtorek, czyli 25 kwietnia w Podlaskim Instytucie Kultury. Zaczynamy o godzinie 9. Będą dwa wykłady, przeprowadzimy też warsztaty z neurografiki. To taka nowa metoda, która świetnie się sprawdza właśnie w przełamywaniu kryzysów różnych i psychicznych, i emocjonalnych, i zainteresowanie jest bardzo duże. Zapraszamy, cały czas są miejsca. Na konferencję można się zapisywać, korzystając z formularza, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej.